tymczasem Lukianovs. Widzimy jego szybkość. Lukianovs nie ma spalonego. Świetna piłka do Dawidowskiego. Dawidowski i 2-0 tak, dla Lechii. Ale błąd teraz Isaba. No, Piotrek Broży miał piłkę na nodze. I ta bramka by nie wpadła. No jeśli ten gol Surmy na 1-0 dla Lechii to był, zobaczmy, nie ma mowy o spalonym, idealnie w tempo ruszył Dawidowski. Nie była to łatwa sytuacja, bardzo ładnie technicznie Dawidowski podciął tę piłkę, no i rzeczywiście. Nieporozumienie tutaj, brak komunikacji. Mogli tę piłkę wybić Issaba i Piotr Brożek. No nie wiem, czy będzie to gol uznany Dawidowskiemu, czy też bramka samobójcza, ale myślę, to nie...